Niechaj błogosławi Tebe, Gospodzie, z Sionu, i Ty pobaczysz, Boga Jerozolimy, Polski, nie życia Twojego. Witam Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Stefan Batruch, i zapraszam na relację z uroczystości popustowych Narodzenia Bogu Rodzicy w grecko-katolickim sanktuarium maryjnym w Białymborze na Pomorzu. Uroczystą pontyfikalną liturgię rozpoczyna procesja na wejście, na czele której znajduje się krzyż, a za nim chorągwie niesione przez uczniów miejscowej szkoły imieniem Tarasa Szewczenki w Białymborze. Сьогодні нам, наймолодшим, велика радість і велика честь вітати вас, дорогих пастирів нашої церкви. Uroczystością przewodniczą arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita Przemysko-Warszawski, i biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej, których witają chlebem i solą przedstawiciele parafii w Białymborze. Naszego tu życia, bycia, możemy słowami psalmopiewca skazaty: Wielki Ty, Gospody, i wielkie dzieła Twoje. Wielki jesteś, Panie, i wielkie są Twoje dzieła. Miało nas nie być, a wbrew wszystkiemu trwamy. W związku z tym, iż na uroczystości przybywają rzesze wiernych, stąd konieczność wyjścia z liturgią na zewnątrz. Przestrzeń ołtarzowa umieszczona została na podwyższeniu, a ściana wejściowa z ikonami Matki Bożej i Jezusa zastępuje pełny ikonostas. I niechaj będzie ruka Twoja na synu człowieczemu, jako Ty dla siebie ukrypy. Arcybiskup Eugeniusz błogosławi na cztery strony świata potrójnym i podwójnym świecznikiem w cześć Trójcy Świętej i dwóch natur Chrystusa, wypowiadając słowa: Panie, Panie, spójrz z nieba i zobacz i nawiedź winnicę tę, którą posadziła Twoja prawica. Panie, niech spocznie ręka Twoja na Synu Człowieczym, byś Go umocnił dla siebie. Gospody, Gospody, spoglądź z nieba i podywiz, i nawidaj się w Twój winogradnik, się nasadziła prawica Twoja, Gospody, i niechaj będzie ruka Twoja na Synu Człowieczemu, jako Ty dla siebie ukrypy. Są to słowa zaczerpnięte z psalmu 80, którymi główny celebrans błogosławi wszystkich zebranych na modlitwie. I na widę się w całej winogradnych, że nasadziła prawicie Twoja, Gospody, i niechaj będzie ruka Twoja na Synu Człowieczym, jako Ty dla siebie ukrypy. Sanktuarium białoborskie jest dla grekokatolików w Polsce miejscem szczególnym. Ma ono rangę symbolu niezłomnego trwania Kościoła mimo niesprzyjających warunków politycznych w okresie PRL-u. Celebrans, czyniąc znak krzyża Księgą Ewangelii, rozpoczyna liturgię od błogosławieństwa Królestwa Bożego jako najwyższej wartości. Rozpoczynają się obrzędy wstępne, składające się z litanii i antyfon. Za świętej chramce i tych, co z wierą pobożnością i strachem Bożym wchodzaj do niego, Gospode mi pomolim się. Pierwsza litania, zwana pokojową, składa się z próśb o pokój na świecie, o jedność chrześcijan,
o zgromadzonych na liturgii oraz za wszelkie potrzeby hierarchii, duchowieństwa i wiernych. Za Bogą bereżeny i naród nasz, za prawinie i wstewisko, Gospodewi pomolim się. Za misto cej, za kożne seło, misto krainu i za tych, co wierują żywodwnych, Gospodewi pomolim się. Za dobre policia, za wrożaj podziw zemnych i czasy myrni. Cerkiew w Białymborze autorstwa Jerzego Nowosielskiego przypomina kształtem starochrześcijańską bazylikę. Wejścia do środka cerkwi to niejako pozostałości po dawnych atriach. Fasadę cerkwi wieńczą wieżyczki, a w jednej z nich umieszczony jest dzwon. Między nimi dwa bliźniacze półkola z wizerunkami aniołów i po środku równoramienny krzyż. Ostatniej prośbie diakon poleca wszystkie intencje Bogu Rodzicy Marii oraz wyraża całkowite oddanie Chrystusowi naszemu Bogu. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки. Każda litania kończy się doksologią, oddaniem chwały Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Po litanii następuje śpiew antyfonalny. Podczas drugiej antyfony następuje wielkie wejście z Ewangeliarzem. Błogosławionych i świętych Twoich założeniach po wszech czas, na wieki wiecznie. Amin. Procesja z Ewangeliarzem jest obrazem Kościoła pielgrzymującego, któremu przewodzi Chrystus obecny w swoim Słowie. Chryste, Ty światło istne, co prosvičuje i oswiatuje każdą ludynę, jaka przychodzi na świat. Arcybiskup Eugeniusz błogosławi wiernych po raz kolejny podwójnym i potrójnym świecznikiem, prosząc, aby Chrystus, prawdziwe światło, ogarnął wszystkich zebranych blaskiem swojego oblicza i skierował na drogę przykazań poprzez wstawiennictwo Bogu Rodzicy. Stopy nasze na dzieło zapowiedzi Twoich. Modlitwa my preczystej Twojej Matki, Chryste Boże nasz, spasy nas. Wierni w odpowiedzi na błogosławieństwo śpiewają Plurimos Annus, wielu lat, niech spełni się to błogosławieństwo. Synu Bożej, arcybiskup Eugeniusz wraz z biskupem Włodzimierzem oraz pozostałymi celebransami obecnymi na liturgii wchodzi do prezbiterium i okadza uroczyście ołtarz z czterech stron, następnie ikony oraz uczestników liturgii
okazując w ten sposób szczególny szacunek do ołtarza, ikon i wiernych. W symbolice liturgicznej ołtarz jest tronem i stołem słowa, na którym znajduje się pośrodku Ewangeliarz. Chór parafii grecko-katolickiej w Białymborze śpiewa zmienne części, troparion i kondakion, czyli hymny nawiązujące do istotnych treści uroczystości narodzenia Bogu Rodzicy. Po zakończeniu zmiennych części rozpoczyna się śpiew hymnu pochwalnego Trisagion, po trzykroć święty, wykonywany w liturgii pontyfikalnej z udziałem biskupów również w języku greckim. Lektor czyta fragment listu do Galatów, mówiący o właściwej wolności chrześcijańskiej. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані не дотримують закону, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа, нашого Ісуса Христа. Восвови, Владико, Боговістителя, святого апостола, Євангеліста Луки. Бог молитвами. Перед читанням Евангелії діакон просить arcybiskupa Eugeniusza o błogosławieństwo. Ewangelia, возлюблено Syna Swego, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрі спрості, вислухаймо святого Євангелія. Мире всім. Święta Maryjne, czytany jest fragment z Ewangelii Łukasza mówiący o spotkaniu Jezusa w domu Marty, zakłopotanej posługą i Marii słuchającej Jego słów. Bądźmy uważni, w tej czas uwiszał Jezus. Podczas ich drogi wstąpił do pewnej wsi. Przyjęła go kobieta imieniem Marta. Miała siostrę imieniem Maria. Ta usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słów. Marta natomiast zajmowała się wystawną obsługą. Przystanąwszy, powiedziała: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy obsłudze? Powiedz jej, aby mi pomogła.
Pan rzekł jej na to: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz się o tak wiele, a tylko jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę i nie zostanie jej ona zabrana. Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. A on powiedział: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich Was bardzo serdecznie witam i cieszę się z Waszej obecności na naszym dorocznym odpuście i pielgrzymowaniu do Białogórskiej Bogorodzicy Matki wypędzonych w święto jej narodzenia. Cieszę się, że nie wybraliście wygodnej kanapy przed telewizorem, jak mówił w ubiegłym roku papież Franciszek do młodzieży, ale wstaliście z niej i podjęliście wysiłek pielgrzymowania, nie żałując wysiłku, czasu, niedospanej nocy oraz pieniędzy. Niech za ten trud Pan Bóg wynagrodzi Wam obficie i Wam błogosławi. W bieżącym roku wiele naszych parafii w Polsce obchodzi swoje okrągłe rocznice. Pośród nich są także parafie w diecezji wrocławsko-gdańskiej, w Białymborze, w Gdańsku, Szczecinie, Stargardzie, Trzebiatowie, Legnicy, Wołowie, Modle, Patoce. Parafie w Zielonej Górze i Wrocławiu odznaczały swoje jubileusze w ubiegłym roku. Wszyscy uświadamiamy sobie, iż jubileusz to radosne wydarzenie. Oznacza, że konkretna osoba albo instytucja przeżyła kolejne 10, 25, 50, 100 czy więcej lat, które były owocne i ważne dla jednostki lub społeczności. Dlatego dzisiaj cieszymy się, iż nasza parafia w Białymborze może odznaczać rocznicę swego istnienia od 1957 roku. Jest to równocześnie radość wielu okolicznych wspólnot powstałych później, które utworzono z parafii w Białymborze. Nie będę ich wszystkich wymieniać, gdyż ich jest dużo, ale wspomnę o powstałej w 2001 roku w Bielicy, która dzięki Bogu zyskała nie tylko statut prawno-kanoniczny, ale posiada także własną świątynię. Daj Boże, aby na tym gruncie kościelnym, dzięki pracy niestrudzonych duszpasterzy, takich jak ksiądz Mitrat Stefan Dziubina oraz ksiądz Jarosław Madzelan, wyrosła jeszcze niejedna wspólnota parafialna. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę wielotysięczną obecność w Polsce naszych braci i sióstr z Ukrainy. Parafia w Białymborze ma jeszcze jeden powód do radości. 10 lat temu utworzono sanktuarium i wiele osób pamięta to wydarzenie z 2007 roku. Białobirska parafia ma jeszcze jedną przyczynę do radości. 20 lat temu została konsekrowana, nowo zbudowana cerkiew
według projektu świętej pamięci profesora Jerzego Nowosielskiego. Może wtedy jej forma i aranżacja wnętrza wywoływały wiele emocji i dyskusji. Jednak obecnie, po 20 latach, została zaliczona do 7 cudów i 20 najważniejszych obiektów sztuki architektonicznej w Polsce. Stała się naszą perełką i wywołuje poczucie dumy pośród miejscowych parafian. Gdy wiele osób z różnych stron Polski przyjeżdża do Białegoboru, aby ją podziwiać. Forma tej cerkwi, zgodnie z zamysłem profesora Nowosielskiego, tworzy wyjątkowy ikonostas dla pontyfikalnej liturgii. Dla niektórych może to się wydawać dziwne, ale w duchowości wschodniej prezbiterium znajduje się za ikonostasem, dlatego fronton podczas odpustów odbywających się na zewnątrz tworzy oryginalną ścianę ikonostasową dla liturgii. Korzystając z okazji, chcę również podziękować za to, że Rada Miasta Białegoboru podjęła decyzję o nadaniu imienia profesora Jerzego Nowosielskiego tutaj w Białymborze rondu, aby w ten sposób pamięcić jego osobę, bo myślę, że przez swoją pracę, przez tę cerkiew również i profesor Nowosielski przyczynił się do promocji Białegoboru i przez te nasze święta, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Tomu na siódmy dzień zaleczają się. Dlatego aktualnymi pozostają dla nas wszystkich konkretne wyzwania. Wszędzie tam, gdzie mieszkamy, powinniśmy pamiętać o swojej przynależności do Chrystusa i Jego grecko-katolickiego kościoła. I schidnich, i zachidnich katolickich cerkwi. Cej obowiązek buty żywymi członom. Naszym obowiązkiem jest bycie żywymi jego częściami. Przykładom je bożestwa na niedzielna liturgia, czy światoczna liturgia, nie powinna buty ni widsta, ni widsta. Przeszkodą, aby być na liturgii, nie może być odległość, wygoda, lenistwo, tym bardziej, że praktycznie w każdym domu jest dzisiaj samochód. A tylko w ciągu roku na terytorium naszej eparchii, w tym roku w naszej diecezji, zaczęło działać około 20 nowych parafii, punktów duszpasterskich, których wcześniej nie było. Dlatego każdy, kto tego pragnie, może znaleźć sposób, by dotrzeć do cerkwi. Młodzi ludzie, którzy przenoszą się obecnie z rodzinnego domu do innych miast czy państw, powinni pamiętać, że wszędzie tam, gdzie rzucił ich los, powinni szukać kontaktu ze swoim kościołem oraz parafią. Nie może być tak, że o swoim kościele i parafii pamięta się tylko przy okazji odwiedzin rodzinnego domu, a w innych okolicznościach jesteśmy niepraktykującymi. W całej Europie i w świecie działają nasze parafie i nie jest problemem, aby je odnaleźć. Może pomóc w tym wirtualna mapa naszego kościoła. UGCCUA. Tam jest pokazanie wsi naszej parafii, informacje pro nich po cielomu świć. Ale takosi zaleszaje się wyklik przed baćkami. Również rodzice powinni zainteresować się życiem duchowym swoich dzieci, nawet wtedy, gdy są już dorośli i poszli z domu. I trzeci wyklik. Trzecie wyzwanie dotyczy naszych wiernych z Ukrainy, którzy aktualnie tak licznie wyemigrowali do Polski. U Polsce biля 1 300 000 Ukraińców, громадян Ukrainy, тут працює вчиться живе. Не буде Божого благословення, якщо Trzeba pamiętać, że nie samym chlebem żyje człowiek i nie będzie błogosławieństwa, gdy wyjeżdżając z domu za granicę do pracy
zapomnimy o swoim Kościele oraz o swoim życiu duchowym. Rodzinnej tragedii, bo rozluki często doprowadzają do rozbycia rodziny, do tego, że rozpadają się. Brak duchowości może doprowadzić do duchowego upadku, jak również do rozpadu rodziny. Problem ze zdrowiem, a dekoli także i z życiem. Kiedy ja byłem w Warszawie, tudzieśni posol Ukrainy każe ocze. Gdy pracowałem w Warszawie, ambasador Ukrainy wspominał o tym, że w ciągu roku do Ukrainy wysyłano 300 zmarłych w wyniku chorób bądź wypadków. Dlatego zapraszamy wszystkich braci i sióstr z Ukrainy do naszych parafii i świątyń. Wszyscy tworzymy jedną rodzinę, która w różnym czasie rozproszyła nas po całym świecie. Drodzy bracia i siostry, jeden ze współczesnych ikonografów lwowskich ma pośród swoich ikon ciekawą formę ikony. To są dwie odrębne ikony, połączone w jedną. Jedna przedstawia drzewo rajskie, obok którego stoi Adam i Ewa, nasi biblijni prarodzice, przez których grzech wszedł w świat. Druga ikona przedstawia w centrum krzyż, drzewo życia, pod którym stoi święty Jan i Bogorodzica, kobieta, dzięki której grzech został pokonany. Właśnie dzisiaj, tu w Białymborze, obchodzimy święto jej narodzenia. Z jej narodzeniem rozpoczęło się zwycięstwo nad grzechem. Z niej też czerpiemy życie wieczne Bogu. Pokonanie grzechu to pokonanie zła, które On przynosi. To zwycięstwo nad ojcem grzechu, demonem. Pamiętajmy o tym. We wszystkich ciężkich momentach powiązanych z naszymi osobistymi cierpieniami i tragediami, jak również tych, które są związane z deportacją czy ekonomiczną emigracją, nie zapominajmy o niej, Matce Życia, która przebywa w białoborskim sanktuarium, w swojej ikonie. Niech wyprasza dla Was wszystkich, dla całego naszego narodu oraz Kościoła obfite błogosławieństwo u swego Syna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Promos Jezus jej dusz, Jezus jej myśli naszej, promów mu. Gospody, pomyłuj. Gospody, Wszechmogący Boże, Ojcu naszych, mały mój, Tobie wysłuchaj i pomyłuj. Gospody, pomyłuj. Pomyłuj nas, Boże, po wielkiej miłości Twojej. Po homilii następuje kolejna litania usilnej prośby, usilnego błagania, którą kończą potrójne wezwania wiernych: Panie, zmiłuj się. I za preoswieszczeniszego archiepiskopa i metropolita naszego Kyriewchena, i za bogolubywego episkopa naszego Kyrwołodymyra, za tych, co służą i posłużyły świętemu chrabicemu, i za ojców naszych duchownych, i wszystkich chrystii braciów naszych. Gospody, pomyluj, Gospody, pomyluj, Gospody, pomyluj. Ще мой, мой за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слуг Божих, всіх парафіян і прочан, щоб сповнились добрі прохання, і Господи, вислухай і помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мой за твот присутніх людей, що очікують від тебе великої, багатої милости, за тих, що творять на милостиню. Структура architektoniczna cerkwi w Białymborze nawiązuje do trzyczęściowego podziału świątyni. Prezbiterium z ołtarzem we wschodniej części, nawa centralnej i przedsionek zachodniej. Szczęście w myli Gospodowi pomolim się. Gospody pomyłuj. Zastupy spasy pomyłuj, ochorony nas Boże Twojej błagodatiu. Gospody pomyłuj. Premudry. Szczopit władzy Twym zawsze bereże, nimi Tobie słowo zsyłały, Otcu i Synu Świętemu Duchowi, nyni powsiakczas i na wieki wieczni. Litania śpiewana po homilii rozpoczyna liturgię eucharystyczną, drugą część, po liturgii słowa. I część tę liturgii eucharystycznej rozpoczyna śpiew hymnu cherubinów, który przypomina, że liturgia eucharystyczna jest odblaskiem liturgii niebiańskiej. A wierni, którzy w niej uczestniczą, przypominają niejako aniołów oddających chwałę Stwórcy Wszechświata. Od śpiewu hymnu cherubinów liturgia wkracza w inny wymiar. Wierni stają się ikonami anielskiego służenia, adoracji i modlitwy i równocześnie uczestniczą w niebiańskim śpiewie. Sigwos, prawosławny chrystiany, to i pomianę Gospodź Bogu carstwie swoim, zawsze nyni powsiakczas i na wieki wieczni. Po zakończeniu hymnu cherubinów rozpoczyna się obrzęd niesienia darów. Celebransi z bocznej części prezbiterium wnoszą uroczyście chleb i wino na ołtarz. Святійшо Вселенська архірея Франциска Папу Римського, Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа нашого Кирівана, Боголюбого єпископа нашого Кирводимира, Боголюбих єпископів наших, чесне презвітерство у Христі діяконство, Богом бережений народ наш правління і всевійського, ктиторів і благодітелів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди і нині повсякчас і на віки вічні. Благообразний Йосип, з древа з ним, причисти тіло Твоє, пощениці чисті, вибухом ями, Богом покрив Божий. Пощасти, Господи, Богом Твоїм Сіон, нехай Твоїм честим Єрусалимським. Мені вподобається між цих правди, приношу все палення, і попадуть на вітарки танців. Алилуя, алилуя, алилуя. Pomienny brata i współżytelu mi. Po złożeniu darów na ołtarzu odbywa się dialog między głównym celebransem i diakonem, a także kolejne błogosławieństwo potrójnym i podwójnym świecznikiem.
Chrystus pośrodzie nas. Chrystus pośrodzie nas. W liturgii wschodniej znak pokoju przekazują między sobą celebransi. Jest on symbolem braterstwa i wzajemnej zgody. Pokazuje również, że pomimo różnic osobowościowych między uczestnikami liturgii, nadrzędną zasadą we wzajemnych relacjach jest porozumienie, przebaczenie. Podczas wyznania wiary arcybiskup Eugeniusz i biskup Włodzimierz pochylają swoje głowy nad ołtarzem i darami, które się tam znajdują. Natomiast pozostali celebransi poruszają welon nad ich głowami. Czynność ta symbolizuje, iż wszystko to, co się dzieje podczas liturgii, jest działaniem niewidzialnym ducha obecnego pośród zgromadzonych. Śpiewajuczy, wykrzykujuczy, wzywajuczy i promowlajuczy. Anafora, modlitwa eucharystyczna, modlitwa dziękczynienia kończy się hymnem Serafinów, zwanym w tradycji rzymskiej jako Sanctus. Treść hymnu Serafinów składa się z okrzyku powitalnego, będącego kompilacją tekstów ewangelicznych na cześć wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa. Po dziękczynieniu i uwielbieniu następują słowa konsekracji. Przyjął chleb u świętej swojej preczystej nieporocznej ręki, oddał chwałę i pobłogosławił, oświecił, przełomił, dał świętym swoim uczniom i apostołom, każąc: przyjmijcie.
czaszy po wieczerzy każuczy. Po słowach konsekracji diakon podnosi wysoko patenę i kielich w akcie ofiarowania. Przeprowadzimy tę duchowną i bezkarną służbę i prosimy, i mówimy, i błagajemy, zjeszły Ducha Twojego Świętego na nas, miał Ci dary, że przed nami. Boże, miłostywy, bądź mi grzesznemu. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, милостивий, будь мені грішному. Затворото хліб цей чесним тілом Христа. По консекрації і офіаруванню наступують слова епіклези, чи молитви благальної до Бога Ojca, би зеслав Духа Świętego на дари раз на згромадзоних вірних i uczynił dary niebiańskim pokarmem, czyli ciałem i krwią Chrystusa. Preczystu, prebłagosławienną, sławną Władyczcią naszą Bogorodycią i presną Divą Marią. Z strachem Bożym i z wierą przystąpi. Wieruję, Gospody, i spowiduję, że Ty jesteś woistino Chrystus, Syn Boga Żywego. Przed komunią wszyscy zgromadzeni wierni odmawiają modlitwę, której wyznają swoją niegodność oraz zaufanie w to, że dzięki Komunii Świętej zostanie uleczona ich dusza i ciało. Boże miłostywy, bądź mnie grzesznemu. Boże oczysty moje grzechy, pomyluj mnie. Bez ty słana grzeszył ja, Gospody, prosty meni. Komunia w tradycji bizantyjskiej jest udzielana łóżeczką na stojąco pod dwoma postaciami. Postawa stojąca jest zewnętrznym wyrazem szacunku, a także radości z odkupienia, którego doświadczają wierni przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Liturgii wschodniej i zachodniej jest wiele elementów wspólnych, ale są też takie, które różnią te dwie tradycje. Gdyż w sprawowaniu liturgii kościoły wykształciły własne zwyczaje, jednak istniejące różnice w żaden sposób nie naruszają jedności. Dlatego Kościół katolicki jest
jednością tych tradycji w ich różnorodności. Istota liturgii w obydwu tradycjach jest ta sama. Nie powinno zatem dziwić to, że kościoły wschodnie w swojej pełni i w jedności z innymi kościołami, w tym kościołem zachodnim, mają prawo do zachowania własnej tożsamości, własnej duchowości. Szczególnym momentem objawiania się i doświadczania tajemnicy Boga w liturgii jest właśnie komunia, podczas której święte postaci stają się prawdziwym pokarmem duchowym. Boże, ludej Twoich i błogosławę spadkojemstwo Twoje. Namolita Włodyko, Bosne jesteś na Niebiosa Boże. Po komunii wierni śpiewają pieśń: ujrzeliśmy prawdziwe światło, przyjęliśmy Ducha Niebiańskiego, znaleźliśmy wiarę prawdziwą. Adorując niepodzielną Trójcę, która nas zbawiła. Zawsze i nyni powszechczas i na wieki wieczni. Gospody, Ty błogosławiasz tych, co Tebe błogosławiają i oświadczujesz tych, co na Tebe nadziejucia. Liturgię Eucharystii zamykają obrzędy zakończenia i rozesłania wiernych. Ty ich posłał bożestwenoju siłą Twojeju i nie zaleszy nas, że nadjemość na Tebe. Mer Świtowi Twojemu daruj cerkwam Twoim, jerejom Tobою bereże, domy na nałodowi naszemu prawleniu i wsim ludziom Twoim. Bo wsiakie dobre dawanie i wsiaki zwerszeny dar z wysoty jeszcze schody dwi Tebe, Ocja Świtła, i Tobi sławu i podziaku i poklin zasyłajemu Ocju i Synu i Światomu Duchowi, nyni i powsiak czas i na wieki wieczni. Thank you.
так і підемо в процесі. Процесією завершимо літургію. Прийміть архієрейське благословення. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди і повсякчас, і навіки вічні. Арцибіскуп Евгеніш уділа кінцевого благословенства. Боже, уповання наше, слава Тобі! Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причисти своєї матері, якої праздник різ вас відзвершуємо, і святого отця нашого, Івана Золотоуста, архієпіскопа Константина Града, і всіх святих українського народу, нехай спасе і помилує нас, як Богий чоловіколюбець. Святійшому Вселенському архієреві Францискові Папі Римському сотвори Господи многая і благая літа. По літургії відбива się śpiew Plurimus Annus dla najwyższych hierarchów kościelnych, duchowieństwa, osób zakonnych i wszystkich wiernych. Istotnym elementem uroczystości odpustowych w Białym Boże jest procesja po liturgii z udziałem biskupów, duchowieństwa, osób zakonnych i wiernych, podczas której niesiona jest uroczyście ikona Matki Bożej. Procesja wyraża wędrówkę do nowego niebiańskiego Jeruzalem. Dziękuję serdecznie za uwagę, ksiądz Stefan Batruch. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. 17 dzień papieski. Idźmy naprzód z nadzieją. Wesprzyj największy program stypendialny w Polsce. Daj szansę zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wpłać na stypendia. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. To był jeden wielki trzask i tylko zobaczyliśmy, że ściana leży w tym miejscu, co jest łóżeczko. Jak przyjechaliśmy już na miejsce do rodziców Marcelinki, do rodziny, no to już był brak słów. To jest cud, że ona w ogóle przeżyła. Ten temat już dziś w Obserwatorze o 15:05. Zapraszamy.
Puk, puk. Cześć. Cześć. Coś się kończy. Znowu cholera! Jak będę operował takimi rękami? Jak będę trzymał skalpel? Coś się zaczyna. W biznesie trzeba czasem zaryzykować. Ale jak to będzie wyglądać, że ja w robocie, a facet przy garach i pielucha? Coś za coś. Tak to już jest. Dzieje rodziny Lubiczów. Ja naprawdę nie chcę mieć z moim ojcem nic wspólnego. Ma czworo dzieci z trzema kobietami, a czepia się ojca. To koniec. Najwyższy czas, żeby przekazać to kolejnemu pokoleniu. Klan od poniedziałku do piątku o 18 w Jedynce. Rozmawialiśmy z kobietami o wybielaniu zębów. Ja próbowałam już różnych past wybielających, ale moje zęby zrobiły się takie wrażliwe. Miałam to samo. Nie mogłam jeść ani pić zimnych napojów, ale mój dentysta polecił mi Lacalot White & Repair. Sięgnij po Lacalot White & Repair, który w odróżnieniu od większości past zawiera hydroksyapatyt. Podstawowy budulec szkliwa. Lacalot White & Repair wybiela zęby, nie niszcząc szkliwa. Dla mnie Lacalot White & Repair jest bezkonkurencyjny. Zaśniesz przed jutrzejszą randką? Nic tak nie pobudza jak motyle w brzuchu. Motyle? W brzuchu to ja czuję zaparcie. Nie męcz się. Weź na noc Xenne Extra Comfort, która niczym motyle pobudzi twoje jelita do działania. Jedna tabletka zawiera najwyższą dawkę naturalnej substancji. Dzięki temu łatwo i dyskretnie usuwa zaparcie. Xenne Extra Comfort. Działa jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I dziękuję. Zaczekaj jeszcze kolano. Coraz częściej się odzywa. Masaż na stawy? Jasne. A znasz Artresan Effect? 12 tygodni. I efekt jak widać. Artresan Effect wspiera odbudowę chrząstki i produkcję kolagenu. Zwiększa elastyczność stawów. Pierwsze efekty już od 7 dnia. Potwierdzają to badania. Ho! A jak kolano? Świetnie, sam zobacz. Artresan Effect. Spróbuj i sam poczuj efekt. Czy urodziłeś się w latach 1932-1972? Jeśli tak, to zadzwoń już dziś, by dowiedzieć się, jak uzyskać ubezpieczenie na życie oferowane za pośrednictwem 4Life Direct, dostępne dla każdego wieku od 45 do 85 lat. Nie ma żadnych badań lekarskich ani pytań o stan zdrowia podczas przystępowania do ubezpieczenia. Świadczenie z polisy zostanie wypłacone bezpośrednio Twoim bliskim i pomoże im poradzić sobie z kosztami pogrzebu lub będzie dla nich dodatkowym wsparciem w postaci gotówki. Ubezpieczenie jest przystępne cenowo. Ponieważ większość z nas martwi się rachunkami do zapłacenia, bezterminowe ubezpieczenie na życie zostało stworzone z myślą o osobach z ograniczonym budżetem. Już dziś skontaktuj się z nami, by zyskać przystępną cenowo ochronę. Świadczenie wypłacone w gotówce zostanie podarowane bezpośrednio Twoim bliskim i pomoże im poradzić sobie z ostatnimi wydatkami lub kosztami pogrzebu. Zadzwoń pod numer widoczny na ekranie już teraz. To takie proste. Zapomniałaś! Zapomniałam. Tak, zapominamy, że nie każdy makaron jest jajkami. A to właśnie jaja nadają mu sprężystość i smak. Pamiętaj, tradycyjny z Ludwina. Makaron wyróżniony znakiem jakość, tradycja. Następne sekundy zmienią twoje myślenie o bólu. Tabletki na ból tylko z pozoru są takie same. Innowacyjna tabletka Ibuprom RR rozpada się natychmiast, by uwolnić krystaliczną substancję czynną. Uderza w ostry ból. Kto wygra? Ty wygrasz z bólem. Ibuprom RR. Innowacyjna tabletka na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Akcja! Tłumaczę jak krowie na rowie. Ja się nie dam wylać. Konkretnie to ja polecam siebie i mojego szynka. Cięcie! Już? Nowy serek twarogowy Hochland kanapkowy. O kremowej konsystencji w wielu pysznych wariantach. Tylko w tym serku znajdziesz tyle charakteru. Jak wygląda codzienność osób cierpiących na reumatyzm i artretyzm? Słyszałaś? Pogoda ma się zmienić. Wiem, bo zaczęły mnie boleć stawy, więc posmarowałam się rano Dolgitem. Wiesz, to ten żółty krem z apteki. Teraz już żadna zmiana pogody nie jest mi straszna. Dolgit. Żółty krem z apteki przy bólach mięśni i stawów. W takim razie ja się posmaruję, bo coś zaczyna łamać mnie w kościach. Przed użyciem zapomnę.